Nieznana historia świata, Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj po raz kolejny już moim i Państwa gościem jest Igor Witkowski. Witam, Igorze. Witam Ciebie, witam Państwa również. Igorze, dzisiaj temat niezwykle istotny z punktu widzenia istnienia i ewentualnego dalszego rozwoju naszej współczesnej cywilizacji. Temat, który powinien być niezwykle istotny dla nie tylko Polaków, ale też ludzi, którzy mieszkają na całym świecie, bo to dotyczy całego świata tak naprawdę. Tylko mało kto to rozumie, niestety. Niestety. Porozmawiamy szerzej dzisiaj o tym, co z ludźmi się dzieje, o regresie psychologicznym, który niszczy ludzi w niespotykany dotąd sposób. Powiedz, jak to jest możliwe, że w XXI wieku, kiedy mamy technologię na takim poziomie, na jakim nie mieliśmy wcześniej, możliwości takich, jakich wcześniej też nie mieliśmy, ludzie po prostu się rozpadają. Tak, technologia to jest jedna rzecz, a człowiek to jest i rozwój człowieka to jest zupełnie co innego. I to się zaczyna rozjeżdżać. To znaczy, dzieje się to na całym świecie. Ja pamiętam dobre kilka lat temu, jak pisałem tom, zdaje się, 12 instrukcji przebudzenia. To był chyba rok 2017. Tam był taki załącznik na końcu, taki krótki rozdział na temat tego, jakie jest podejście do dzieci patologiczne w kulturze zachodniej, że jest jakby komercjalizacja dziecka, można powiedzieć skrótowo. I tam natknąłem się, to znaczy cytowałem już taką opinię na temat tego, co się psychicznie dzieje z dziećmi. I mowa była tam o Wielkiej Brytanii, o tym, że trzeba zmienić klasyfikację chorób psychicznych, żeby ten wzrost nie był tak widoczny, tak dramatycznie. Więc to było już pierwszym takim sygnałem, że po pierwsze jest duży problem, a po drugie, że nie ma zdolności albo chęci do zobaczenia go w ogóle i zrozumienia. U nas to wygląda w Polsce tak, że ja mam taki artykuł jeszcze z 2019 roku, gdzie mowa jest o tym, że tam była mowa o jakiejś jakby konferencji, jakimś spotkaniu takich czołowych psychiatrów w Polsce i na tym padło stwierdzenie, że mamy 8 milionów ludzi z zaburzeniami psychicznymi w Polsce w 2019 roku. Do czego dorzucił, zdaje się, ordynator czy prezes Instytutu Psychiatrii w Warszawie, że to nie uwzględnia dzieci i młodzieży, bo jakby to dodać, to by trzeba było dodać około 4 miliony. Wyobrażacie sobie Państwo, 4 miliony dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. W 2019 roku. W 2019 roku. Tak, i wtedy by było 12 milionów w Polsce z zaburzeniami w sumie. I problem jest taki, że to zaczęło bardzo szybko rosnąć, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież. I tylko z roku 2021 na 2002 odnotowano wzrost o 77% wśród dzieci i młodzieży zaburzeń psychicznych. Jest to niewiarygodna pandemia, która tak czy inaczej może jednak okazać się wstępem do tego, co nas czeka, bo tu muszę wyjaśnić, o co chodzi, co to jest w ogóle i dlaczego może to rosnąć i dlaczego będzie rosnąć na pewno wkrótce bardzo, bardzo. I to jest coś, czego Państwo nigdzie indziej nie znajdziecie. Tego w ogóle nie ma, nikt tego nie rozumie. Przepraszam za takie tutaj samochwalstwo, ale taki jest fakt. Ja śledzę temat, badam źródła. I jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś gdzieś, znaczy jakby z oznaką rozumienia tego. Jedno słówko jeszcze, dlatego że te czasy, w których żyjemy, to też są czasy takie, których wcześniej jakby nie patrzeć nie było, bo mamy kryzys ogólnie cywilizacji, kryzys ekonomiczny, gospodarczy, mamy wzrastającą biedę w zasadzie, jeżeli chodzi o świat zachodni. Mamy ewidentne sytuacje odchodzenia od demokracji, wypierania w ogóle rzeczywistości. Populizmu, tak. Społeczeństwa są coraz bardziej niespójne. W Polsce może tego aż tak nie widać, ale w krajach, powiedzmy, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, to jest jeszcze bardziej widoczne. Tak,
To idzie w parze z brakiem rozwoju kraju w ogóle, bo to widać bardzo. I to jest takim jednoznacznym sygnałem, że coś poważnego się dzieje i też nikt tego nie zauważa. No, politycy drukują pieniądze albo nie drukują pieniędzy, prawda? Dodrukowują albo się zadłużają. Natomiast tak, żeby się zastanowić nad rozwojem kraju czy rozwojem człowieka, co to jest w ogóle, to jest niemożliwe w tym świecie po prostu. Mamy też napięcia rasowe, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy problemy tak zwanych czarnych i białych. Czarni w 2018 roku, były statystyki, dopuścili się około 500 000 przestępstw przeciwko białym. W odwrotnej proporcji to jest jakieś 56 tysięcy, to jest zdecydowanie mniej w zasadzie. No. To są wszystko informacje zastraszające, statystyki zastraszające. I to wszystko, to o czym mówię, te wszystkie składowe składają się teraz jakby w jedno, w jedną całość i z całym impetem uderzają w ludzką psychikę i teraz dopiero widać, na czym stoją ludzie, kim tak naprawdę są. I ta sytuacja obecna pokazuje to, że ludzie po prostu bardzo często nie są gotowi na cokolwiek. Tak, i ta prawda o człowieku, bo mówisz o tym, że kim ludzie są, to jest właśnie to, co było zapowiadane, że ludzkość będzie musiała stawić czoła prawdzie o sobie samej, czy ludzie będą musieli stawić czoła tej prawdzie. No, jeśli już tak mówimy, czy ja mówię, powiedzmy, o tym, że będą musieli stawić czoła, prawda, to no, trudno tutaj uciec od pytania, dlaczego w ogóle ludzkość ma stawić czoła jakiejkolwiek prawdzie, dlaczego musi stawić czoła jakiejkolwiek prawdzie. Dlatego, że to jest tak niebezpieczny mechanizm, który został uruchomiony, że on by ludzkość po prostu zniszczył. Ludzie się zachowują coraz bardziej irracjonalnie i dobrze, teraz przejdźmy może do tego, jaki to ma związek z tym, co się dzieje w ogóle na świecie, bo nie będę tutaj wchodził w psychologię jakoś głęboko, ale zaznaczę tylko to, że to jest poważny problem psychologiczny. To nie chodzi tylko o to, że ludzie no, przestają lubić, że jest to kwestia jakiejś mody, tylko są to poważne zmiany w mózgach po prostu. To jest zmiana w budowie osobowości, tak to jest opisywane. I ona się bierze z tego, że człowiek ma zablokowaną świadomość. W wyniku, tu skrótowo powiem, bo nie jestem w stanie wszystkiego rozwinąć, prawda? Wszystkich tutaj, całego ciągu, że tak powiem, logicznego opisać od początku do końca. Tylko mamy takie wzorce edukacyjne i wychowawcze, które świadomości nie rozwijają i nawet ludzie edukacji nie bardzo są w stanie zadać sobie pytanie, czym ta świadomość w ogóle jest i nie widzą jej braku w ogóle. Ja nawet ostatnio kupiłem, to znaczy chyba wczoraj czy przedwczoraj, taką książkę pod tytułem Polska Szkoła Umiera, która no, jest jednym z wielu tego rodzaju głosów obecnie wskazujących na to, że coś tu się załamuje, coś umiera, po prostu gnije. I jest tu mnóstwo opinii różnych ludzi, specjalistów, rodziców, nauczycieli, zwłaszcza dzieci, ale jest bardzo dużo oskarżeń o to, jak dzieci się zachowują w szkołach niedobrze, prawda, że są wulgaryzmy, że nie ma chęci do nauki i tak dalej. Natomiast powiązania tego w jeden proces nie ma tutaj i w jakimkolwiek głosie, który w tej książce pada. I to jest symptomatyczne dla... Ja nie oskarżam tej pani, która to napisała, bo jest to zjawiskiem wszechobecnym w zasadzie. To wszystko można by przytoczyć na poparcie tego, co w naszej kulturze istnieje. I to są wzorce, które blokują rozwój świadomości. Ludzie są nieświadomi i to powoduje, że oni nie są w stanie bardzo wielu informacji przyswajać w ogóle. Są takimi jakby wtórnymi się robią analfabetami. I taki człowiek jest to określony typ psychologiczny opisany w psychologii, ja tutaj posługuję się skrótami, ale jakby trzeba było, to jestem w stanie to rozwinąć i w książkach rozwijałem. W Przemianach na Ziemi chociażby, jeśli mogę pokazać. I to się dzieje w ten sposób, że ludzie nabierają jakby, tracą zdolność do świadomej analizy informacji i ich kontakt z rzeczywistością staje się możliwy tylko przez ideologię, przez język symboliczny.
I to powoduje, że oni wielu informacji nie są w stanie przyswajać. To znaczy, taki człowiek ma światopogląd bardzo sztywny. On jest całkowicie niezmienny, on jest wolny, że tak powiem, od autorefleksji i wypiera bardzo dużo informacji. Duża część tego, co do niego dociera, w ogóle nie jest odfiltrowywana i do świadomości nie trafia. I w miarę jak się sytuacja bytowa pogarsza, to znaczy, mówiąc wprost, im więcej jest bodźców lękowych w tym, co takiego człowieka otacza, tym więcej on musi wypierać. Im więcej musi wypierać, tym bardziej jest dysfunkcyjny i tym bardziej ten stan jest bolesny dla tej osoby. Bo jak ja rozmawiałem z człowiekiem takim, który był na pograniczu, czy jest na pograniczu rozpadu osobowości, a pomimo tego on jest dosyć inteligentny i czasami jest w stanie zdobyć się na ciekawe refleksje. I on, jak go pytałem, jak on odczuwa ten swój stan, jak on to widzi, z jego punktu widzenia, to on powiedział tak po krótkim namyśle, że to jest taki stan, on to odczuwa jako śmierć duszy. Jego dusza nie umarła. Więc jest to stan bardzo bolesny. On to opisywał bardzo takich, no, emocjonalnie, bardzo mocno nacechowany, w sposób bardzo mocno nacechowany emocjonalnie ten swój stan opisał. Jest to stan bardzo bolesny i powoduje to, że taki człowiek traci, odkleja się od rzeczywistości. Więc bodźce lękowe nasilają się jeszcze. Im bardziej się one nasilają, tym więcej trzeba wypierać i koło się zamyka, spirala się nakręca. Jest to, mechanizm jest samonapędzający. I w miarę jak sytuacja światowa, tak powiedzmy, się rozwija, w miarę jak sytuacja bytowa się pogarsza, to stan psychiczny tych ludzi jedzie w dół coraz ostrzej. I mamy w tej chwili taką sytuację, że pojawiają się już nowe jakościowo zjawiska, jakich wcześniej psychiatria czy psychologia nie znała. To jest po pierwsze to, że zdiagnozowane, odkryte zostało, powiedzmy, takie zjawisko, depresja, które nazwano depresją poznawczą. To znaczy, no w Polsce mamy parę milionów, kilka milionów ludzi cierpiących na depresję, w tym ponad milion dzieci i młodzieży z zdiagnozowaną depresją. I jeśli nagle pojawia się odkrycie, powiedzmy, że około 20% ludzi cierpiących na depresję, czyli w Polsce to już byśmy mieli kilkaset tysięcy, dobre, cierpi na coś takiego, co nazwano depresją poznawczą, która powoduje, że następuje porażenie podstawowych funkcji poznawczych. Ci ludzie, nawet pamięć im wysiada, nawet podstawowych rzeczy nie pamiętają później. No to już jest katastrofa człowieka. Poza tym mamy takie zjawiska jak erupcje, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, chaosu i bezprawia taką na skalę masową, takie na skalę masową. Kilka dni temu, no my nagrywamy to 1 października, to było gdzieś pod koniec września 2023 roku, nie pamiętam dokładnie którego dnia, 20 któregoś września, w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych, doszło do czegoś takiego, że nagle ludzie, dużo ludzi, to nie jakaś grupka, zaczęli plądrować różnego rodzaju, wszelkiego rodzaju sklepy i nawet sieć supermarketów Target w Stanach Zjednoczonych zdecydowała się zamknąć wiele supermarketów, dlatego że nie jest w stanie opanować tej sytuacji. Generalnie splądrowano dobre kilkadziesiąt sklepów w całym mieście, dużych sklepów różnych. I to jest już takim zwiastunem chaosu na skalę masową, w zasadzie, który jest produktem tego zjawiska, dlatego że trzeba tu sobie powiedzieć jedną rzecz, no, dosadnie i otwarcie, że mamy katastrofę psychiczną poważną, groźną, ale która wynika z ogólnej sytuacji bytowej, prawda, jest reakcją na nią. To są mechanizmy obrony osobowości, tak to się nazywa w psychiatrii, psychologii. Ale nic w tym świecie jeszcze na dobre się nie załamało. Nie ma jeszcze upadku kościoła kompletnego, nie ma krachów na giełdach i tak dalej, i różnych innych rzeczy. Nie ma kryzysu pieniądza, co ja zwiastuję, na przykład. Więc jeśli do tego dojdzie, a dojdzie niedługo,
to możemy się spodziewać zjawiska naprawdę nieznanego wcześniej w ogóle w nauce. I jeśli mogę, ciekawostka polega na tym, ja na to zwróciłem uwagę jakiś czas temu, że w zapowiedziach zmian zachodzących, przemian na Ziemi, czy powiedzmy zapowiedziach, inaczej mówiąc, apokaliptycznych, bo ja to traktuję jako apokalipsę, to znaczy właśnie zderzenie człowieka z prawdą o sobie, czy w dosłownym tłumaczeniu greckiego słowa apokalipsy z odsłonięcie zasłony, czyli ujawnienie prawdy, a nie jako koniec świata oczywiście. Ale tak czy inaczej w różnego rodzaju zapowiedziach tego rodzaju była mowa o właśnie takim psychicznym załamaniu człowieka i nastaniu chaosu kompletnego. Jeśli można, to ja parę takich źródeł przytoczę tutaj krótko. Najpełniejsza taka zapowiedź, która na mnie zrobiła duże wrażenie, to było objawienie z La Salette. To była połowa XIX wieku. Dzieci otrzymały taki przekaz, więc trudno sobie wyobrazić, żeby dzieci wymyśliły coś takiego, co przeczytam, zwłaszcza, że no, działo się to powiedzmy 160 czy 170 lat temu. Fragment z tego objawienia z La Salette. Będzie to czas ciemności. Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys. Zapominając o wierze świętej, każdy człowiek będzie chciał sam sobą kierować i wynosić się ponad innych, równych sobie. Świeckie i kościelne władze będą obalone, wszelki porządek i sprawiedliwość będą zdeptane. Widać będzie jedynie morderstwa, nienawiść, zazdrość, kłamstwo i nieład, bez miłości ojczyzny i rodziny. Tu muszę dodać, wstawić krótką wstawkę, że taki człowiek, takie zjawisko psychologiczne, z jakim mamy do czynienia, ono się charakteryzuje zanikiem empatii, tak przy okazji. No i oczywiście skłonnością do działań irracjonalnych i destrukcyjnych. Czytam dalej tutaj ten kawałek. Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia toczyć będą wojnę, krew płynąć będzie ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, wybuchnie wojna powszechna, która będzie przerażająca. W domyśle domowe wojny. Przez pewien czas Bóg nie będzie pamiętał o Francji ani Italii, bo Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest tam już znana. Niego dziwi spuszczał ze smyczy całą swoją złość. Nawet po domach będą morderstwa i wzajemne masakry. Z pierwszym oślepiającym uderzeniem Bożego miecza z góry cała natura zadrży z przerażenia, gdyż zbrodnie i nieład ludzi przebiją sklepienie niebios. I jeszcze dwie takie krótsze mam zapowiedzi, fragmenty zapowiedzi. Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie też zapowiedź taka też z XIX wieku, księdza Bronisława Markiewicza. Cały tekst jest w książce Sztuka rozwoju w nowej epoce, zacytowałem. Natomiast tutaj tylko chyba dwa czy trzy zdania chciałem przeczytać. Mówię o tym całym tekście, dlatego że cała ta zapowiedź robi wrażenie bardzo trafionej, pasującej do tego, co widzimy w ogóle teraz ze światem. I to zwróciło moją uwagę również na te słowa, które tu przeczytam z tej zapowiedzi. Głód i stosy trupów sprowadzą zarazy, które pożrą ich więcej aniżeli żelazo i pociski pękające. Na dobitek tłumy pozostałe rzucą się na możnych i potężnych tego świata i zbroczą dłonie swoje krwią bratnią. Po kilku latach szału dzikiego, po kilku latach, reszta pozostałych oglądnie się naokoło i ujrzy ze zdumieniem naród polski żyjący twardo, a w zgodzie bratniej i w przyjaźni Bożej i zaczną nam zazdrościć stanu naszego. Czyli Polska tutaj ma być wyjątkiem od reguły? To znaczy tak, no bo to zależy, skala tego chaosu zależy po pierwsze od głębi tego regresu psychologicznego, który w Polsce nie osiągnął jeszcze takiego, znaczy mam nadzieję, że nigdy nie osiągnie, takiego poziomu jak w krajach zachodnich, a zwłaszcza anglosaskich, gdzie mamy bardzo silne ideologie takie, można powiedzieć, antyestablishmentowe, ideologię rozwarstwiania społeczeństwa i nienawiści wzajemnej. To jest. Młode pokolenie na Zachodzie, a zwłaszcza, tak jak mówię, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych,
ono, dla niego głównym światopoglądem jest ten światopogląd taki antyelitarny. Jakkolwiek by te elity, powiedzmy, traktować czy wskazywać, bo czym one są, to już jest inna sprawa, ale to jest po prostu mechanizm, który w wypadku zadziałania jakiegoś wyzwalacza, jakiegoś pęknięcia w tym społeczeństwie jednym czy drugim, spowoduje, że to się natychmiast ukierunkuje przeciwko innym warstwom społecznym. To jest, więc tego u nas nie ma. U nas nie ma też tak dużych rozwarstwień i nierówności materialnych. Nie ma podziałów etnicznych, religijnych, ani nawet ideologicznych w przybliżeniu tak dużych. Więc wydaje mi się, że u nas nie grozi, nam nie grozi krwawa rewolucja żadna. Natomiast w wielu krajach jest to bardzo realne. No widzieliśmy chociażby to, co się działo w Stanach Zjednoczonych w roku 2020 z tym ruchem Black Lives Matter, Antifa i tak dalej, gdzie to już było na granicy wojny domowej tak naprawdę. Więc ostatnio we Francji widzisz tak samo, w Szwajcarii. Tak, no i to co powiedziałem o tej Filadelfii, że była fala masowych rabunków w całym mieście na wszystko. W zasadzie wszystko rabowano wszędzie właściwie. Skala była tego bardzo duża. Tam policja się chwali, że zaaresztowała 30 czy 40 osób, ale w momencie, kiedy splądrowano całkowicie kilkadziesiąt dużych sklepów, powiedzmy, no to jest nic, prawda? To przypomina sytuację z RPA, gdzie mieliśmy tak, że w Durbanie, zdaje się, w głównym mieście, którym to było objęte kilka lat temu, wszystkie centra handlowe zostały całkowicie zniszczone na przykład. Dochodziło do takich sytuacji, że mleczarki wylewały mleko na pola, dlatego że nie było już żadnej mleczarni. I to jest, to są i były sygnały wymowne. Tak naprawdę wszystko, co pozwalałoby przewidzieć ten chaos totalny, już jest i wiadomo to. Ale nikt tego nie widzi, nikt tego nie rozumie. Tak jak mówię, no cytowane są opisy tego, jak niedobrze się uczniowie w szkołach zachowują i że różnego rodzaju niewłaściwe rzeczy są, powiedzmy, ale tak, żeby objąć to jedną całością, to jest niemożliwe. Ludzie nie rozumieją tego w ogóle. Ja podejrzewam, że działa tu też blokada taka, że oni nie chcą tego zrozumieć. Że to by podważało tą prawdę, którą kultywują w sobie, prawdę o sobie. Ale jeszcze, jeśli chodzi o te zapowiedzi, to mam tu jeszcze pewną ciekawostkę mało znaną. Mam taką książkę o petroglifach, czyli rysunkach naskalnych w Skandynawii. Naukowa książka, to znaczy napisana przez naukowców. To jest coś takiego tutaj zbliżę. I oni opisują petroglify w Szwecji i Norwegii mniej więcej z końca, z ostatniego wieku przed naszą erą i z pierwszych wieków naszej ery. I żeby dać pewne przedstawić pewien kontekst, to autorzy opisali tutaj też, w co ci ludzie wierzyli wtedy. I między innymi pojawiło się tutaj coś takiego, jak opis jakby końca tego świata, taki jaki on jest, taki jaki go znamy. W mitologii skandynawskiej, czy w tych sagach skandynawskich, to były legendy, czy powiedzmy mity o Ragnarok. Ragnarok to był taki ich skandynawski odpowiednik apokalipsy. Zmierzch bogów. Zmierzch bogów, zmierzch dotychczasowego świata właściwie. I to, co jest tutaj ciekawe, to że ja może spróbuję na gorąco, ponieważ to jest po angielsku, ale spróbuję na gorąco to przetłumaczyć, bo to jest bardzo ciekawe. Tak jak mówię, no zwłaszcza, że to są słowa napisane przez naukowców. I to jest fragment tego mitu, powiedzmy, o Ragnarok, o tym, co się będzie działo ze światem. Gdy wszystko padnie martwe i zimne, gdy wszystko pada martwe i zimne, to trudno być naprawdę pewnym, że życie powróci do świata. No mowa tu jest o zimie oczywiście, prawda? Być może zima będzie trwała wiecznie. Tego rodzaju lęki znajdujemy, manifestacje tego rodzaju lęku znajdujemy w mitologii nordyckiej, w idei Fimbulwinteren. Czyli trzech strasznych zim, albo potrójnej zimy, można powiedzieć, która się pojawi i które złączą się w jedno, te trzy zimy,
i będą oznaczały początek końca tego świata. Zima Fimbul kończy okres Ragnarok, które to słowo oznacza utrata władzy albo los władzy. No ten utrata władzy pasuje do tego, co czytałem. To znaczy dotychczasowe struktury władzy znikną, rozpadną się. Oznacza też katastrofy naturalne, ostateczną bitwę pomiędzy bogami i gigantami, olbrzymami, totalny chaos i pełny rozkład społeczny, po którym nastąpi nowe niebo i nowa ziemia. Jest bardzo ciekawe i to wszystko pasuje do siebie, ale tak jak mówię, wydaje się to jakimiś opowieściami z jakiejś takiej czarnej bajki, powiedzmy, czy jakiegoś koszmaru. Ale problem polega na tym, że jakby podejść do tego, co się dzieje ze światem, z ludźmi, od strony psychologicznej, to wydaje się to wręcz nieuchronne. To skąd taka wiedza u tych ludów? Skąd taka wiedza? No ja podejrzewam, że oni tą wiedzę dostali. Że oni dostali to z zewnątrz. Dlatego, że zakorzenienie... Pytanie można sobie postawić takie, czemu przekazanie takiej wiedzy różnym ludom w różnych okresach? No bo to mieliśmy w zasadzie w całym świecie starożytnym tego rodzaju opowieści. Media Persja, to jest Awesta, najstarszy znany opis apokaliptyczny, gdzie jest ten regres psychologiczny bardzo ciekawie opisany. Że na przykład cytuję z pamięci, no nie jestem w stanie wszystkiego z pamięci zacytować, ale że przerażające będzie nastawienie młodych ludzi. Nic ich nie będzie interesować w ogóle. Jako żywo wymaluj, prawda? W Indiach, w mitologiach hinduskich, u Majów, tak jak powiedziałem, no u Skandynawów, prawda? No akurat tutaj chrześcijańskie opisy apokalipsy to są akurat bardzo wtórne, to one się wzięły z tej Awesty głównie. Ale też jest, jak się okazuje, dowiedziałem się, że jest z kultu Mitry, czyli z mitraizmu, jest opis nadejścia nowego świata. I jest cała książka na ten temat, naukowa książka, taka bardzo niszowa, którą zamówiłem sobie i czekam na nią. Powinna w najbliższych dniach do mnie dotrzeć. Myślę, że to też będzie ciekawe, ale w każdym razie wygląda na to, bo to już z opisu tej książki, jak i na podstawie którego ją zakupiłem, już było widać, że to jest coś identycznego generalnie jak w tych innych zapowiedziach, które cytowałem. I pytanie można sobie oczywiście postawić, po co tego rodzaju wiedza o przyszłości była przekazywana różnym ludom. Wydaje mi się, no oczywiście można tutaj gdybać, można różne hipotezy przedstawiać, ale mi się wydaje, że chodziło tutaj o to, że zakorzenienie percepcji apokaliptycznej w tych czasach, ono będzie dosyć istotne. Dlatego, że jak ludzie się zorientują, że to, co się dzieje, jest spełnieniem proroc, przepowiedni, zapowiedzi, objawień, prawda, tego rodzaju, to dużo trudniej będzie im próbować wrócić do tej przeszłości. Zaczną myśleć w ten sposób, że trzeba się zastanowić nad nowym światem, że ten świat był chory, że on musiał odejść, bo on stanowił zagrożenie dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodego pokolenia, które jest systematycznie niszczone w toku tego wszystkiego, prawda? I to ta prawda miała zostać uświadomiona sobie przez ludzi. Miała być, oni musieli zostać skonfrontowani, czy będą musieli zostać skonfrontowani z tą prawdą o sobie, dlatego że inaczej nie przyjęliby w ogóle wzorców rozwojowych żadnych, bo jest opór, jest psychologiczny, ja podejrzewam opór. Znaczy nie podejrzewam, bo to jest oczywiste. Jest bardzo silny, więc żeby wymusić stworzenie nowego świata, który przecież ludzie zbudują, to nie jest tak, że to spłynie z nieba, dosłownie przebije się przez chmury i uderzy w ziemię, prawda? To ludzie nabiorą możliwości zbudowania innego świata i żeby oni mogli do tego, na ten poziom wejść, to muszą sobie uświadomić, co ze sobą zrobili, czy co z tym światem zrobili. I dlatego mamy taki, no, że tak powiem, zaplanowany proces właśnie
wywołania przyspieszonego załamania i skonfrontowania ludzi z pewną prawdą. To jest, dla mnie to są rzeczy fundamentalne odnośnie tego, co się dzieje z światem i co się wkrótce będzie działo. No ale niestety mało kto to zauważa w ogóle. No właśnie, mówiłeś o szkole, o edukacji. Powiedz, bo okej, no dzisiejsza szkoła jest taka, jaka jest, ale czy na przykład szkoła sprzed 30 lat była lepsza? Lepiej wyglądała edukacja w tamtych czasach? Wydaje mi się, że w Polsce była lepsza, dlatego że nie tylko szkoła to wywołuje. To znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko szkoła się zmienia na gorsze. Dlatego że ja uczyłem, być może wkrótce znowu będę teraz uczył za już kilka dni, i to, co ja słyszałem od nauczycielek, to znaczy od nauczycielki, która prowadziła grupę, prowadziła klasę, którą uczyłem, od mamy jednego z uczniów, która była nauczycielką, jest nauczycielką, od samych uczniów i od samych uczniów, to w zasadzie daje taki spójny obraz, że to się załamuje, że to rzeczywiście ta szkoła umiera. To znaczy, no to, co jest nowe, a czego nie było, powiedzmy, te 30 lat temu, to są, po pierwsze, to była nauka zdalna, która rozbiła w ogóle schemat uczenia, nauczania. Dlatego że młodsze dzieci wypadły w ogóle z tego toku nauczania, bo nie można ich uczyć tylko przez ekran komputera, ale trzeba czasami spojrzeć przez ramię. Jeśli tego nie ma, to dziecko się w pewnym momencie zatrzymuje, prawda, na jakimś etapie i dalej już nie idzie, a nikt tego nie zauważy. Ta nauka zdalna była tragedią w zasadzie edukacyjną, można powiedzieć. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no to jest nasz minister, który realizuje destrukcję na całego w zasadzie, to znaczy destrukcję, no żeby to nie było pustą ideologią, powiedzmy, żeby komuś się nie wydawało, że ja tutaj wyznaję jakąś ideologię. Z punktu widzenia psychologicznych mechanizmów rozwoju człowieka, to, co on robi, jest destrukcją, jest czystą destrukcją. Dlatego że, no nie chcę tutaj wnikać w to, czy on to rozumie, czy nie rozumie, bo nie wiem, prawda, ale wydaje mi się, że jest to coś, co w sumie nałożenie tych czynników destrukcyjnych nie ma precedensu w historii najnowszej, powiedzmy, więc wydaje mi się, że jest dużo gorzej niż wtedy, kiedy na przykład ja chodziłem do szkoły. No właśnie, dlatego że gdyby na przykład takiego polityka zapytać, dlaczego tyle jest samobójstw wśród dzieci, tak, na przykład i młodzieży, no to oni by powiedzieli, że nie wiem, brakuje psychologów, tak? Obwiniłby internet na przykład, tak. Albo powiedziałby, że to jest dlatego, że jest za mało wartości chrześcijańskich, czyli zbyt słaba jest i indoktrynacja. I nikt nie zobaczy tego, że ta szkoła tak naprawdę, w szkole dzieci tak naprawdę nie odnajdują siebie, nie odnajdują swoich pasji, to co ich interesuje, tylko powtarzają. Tak. To, co nauczyciel od nich wymaga, dostają tam te piątki, czwórki, trójki i tak dalej, ale tak naprawdę to nie ma w ogóle związku, nie ma znaczenia na ich rozwój osobistości. Jest bardzo dużo dzieci, które w ogóle nie widzą sensu życia, nie widzą sensu takiej nauki i po prostu popełniają masowe samobójstwa tysiącami. I był niedawno taki raport niejakiej fundacji Unaweza. To mówię po to, że jak ktoś może będzie chciał sobie w internecie znaleźć, to dzięki tym takim słowom łatwiej znajdzie, pod tytułem Młode głowy. I tam były opinie dzieci o tym, jak one widzą ten świat, który dla nich stworzono, który do istnienia, w którym są zmuszane, w który są wtłaczane, powiedzmy. I ja nie przytoczę w tej chwili dokładnych procentów, ale to są naprawdę straszne dane. To mamy katastrofę dzieci w zasadzie. Na całego. Jest to zagrożenie śmiertelne dla całej naszej cywilizacji. Cywilizacja po prostu, która tworzy tak silne mechanizmy samozniszczenia, w ogóle nie będąc w stanie ich zobaczyć, mimo tego, że ofiary tego już widać,
No niestety musi to zostać skorygowane, albo ona umrze. No. No właśnie, jeżeli nawet same dzieci, prawda, mówią o tym, że nie podoba im się szkoła, że nie lubią w tej szkole przebywać, i to są głosy w ogóle niesłyszane. Znaczy, jedyne, na co ten system stać, to faszerowanie dzieci lekami, które mają obniżyć ich wolę. I to jest wszystko. Na razie nie chcę tutaj oskarżać, powiedzmy, 200 czy 300 tysięcy nauczycieli w Polsce, ale nie widzę oznak, żeby problem był rozumiany w ogóle. No właśnie, jak to oceniasz nauczycieli na przykład w Polsce, no, żyjemy w tym kraju? Czy oni są zdolni do jakiegoś rozwoju, zrozumienia pewnych kwestii, o których dzisiaj mówimy? Ja nie widzę czegoś takiego, żeby prawda o rozwoju człowieka gdziekolwiek tu się przebijała. Bo jest bardzo dużo takich emocjonalnych odreagowań systemu. Ludziom się nie podoba to czy tamto, prawda? Że nauczyciele są, czy nauczycielki są przeciążone pracą. Że dzieci palą, piją, zaczynają brać narkotyki i wieszają się. W niektórych szkołach w Warszawie w każdej klasie była próba samobójcza. Tylko to się ukrywa. Dyrekcje to ukrywają po prostu. Od takich emocji na ten temat jest bardzo dużo, ale rozumienia nie widzę. To musi być rozumienie, które powiąże stan naszego świata, stan naszej cywilizacji z psychicznymi, psychologicznymi fundamentami rozwoju człowieka. Tego w tym świecie w ogóle nie ma. Czyli mamy tutaj przede wszystkim problem taki, że program, który realizowany jest w szkołach, on nie odpowiada temu, co powinno się robić. To nie jest kwestia nawet programu, bo program bo takie sformułowanie sprawy to by sugerowało, że trzeba zmienić program. Nie, to trzeba zmienić ludzi, którzy to prowadzą w ogóle. Właśnie. Bo rozwoju człowieka nie osiąga się wkuwaniem czegoś. No właśnie, osiąga się rozwojem mózgu. A mechaniczne kodowanie informacji ten rozwój tylko blokuje u dziecka. I to jest problem. To musi być rozmowa, w której uczeń myśli. Najlepiej myśli razem z nauczycielem, względnie też w miarę możliwości z innymi uczniami. I o to tutaj chodzi. Kodowanie wiedzy nie ma w tej chwili sensu, jeśli ta wiedza jest dostępna w każdym telefonie komórkowym każdego dziecka, po pierwsze, a po drugie, uczniowie dzisiejsi, nie tylko w Polsce, nie mają użytku z tej wiedzy, dlatego że oni nie są w stanie po nią sięgnąć w ogóle. Oni jej nie widzą, nie są w stanie znaleźć jej. Nie potrafią powiedzieć, jakich informacji im brakuje w danym obrazie, powiedzmy. Więc kodowanie im więcej wiedzy to tylko pogorszy sytuację. Ja wiem, że to brzmi troszkę dziwnie, jeśli ktoś nie rozumie, ale jak ktoś chce zrozumieć, to polecam te przemiany na Ziemi jako wrotę do przyszłości, bo tam jest psychologiczny mechanizm ujaśniony. A czy widzisz jakiś przebłysk, który może spowodować, żeby odwrócić jakby tą sytuację, w której się znaleźliśmy? To znaczy powiem, jaki jest plan po prostu i nie wydaje mi się, żeby to można było zrobić inaczej niż w takim planie. Plan polega na tym, to znaczy może zacznę od innej strony. W dziejach ludzkości były różne przeskoki rozwoju, takie rozbłyski rozwoju, czy przeskoki ku rozwojowi świadomości, emancypacji świadomości, powiedzmy. I one nigdy nie wynikały ze świadomej refleksji. To były zawsze emocjonalne odreagowania złych rzeczy poprzedniego systemu, niszczących aspektów poprzedniego systemu, takiego czy innego. To mieliśmy, powiedzmy, po tym, jak w starożytności się pojawił rozwój świadomości po epoce kamiennej, powiedzmy, świadomość zaistniała. To odreagowania były bardzo silne i one się przekładały na wszelkie sfery życia i mitologia jest nimi zapełniona, tymi odreagowaniami. To samo było w renesansie, gdzie wprowadzono już wtedy takie pojęcie wieki ciemne i opisywano średniowiecze jako zło, jako ciemność, prawda? Jako ciemność, ciemnotę.
i która no, degenerowała cywilizację zachodnią, tak można powiedzieć, prawda? I zawsze to były emocjonalne odreagowania. I teraz będziemy mieli to samo. To nie jest tak, że ludzie zrozumieją ewolucję osobowości czy ewolucję świadomości. Przeciętny człowiek nie zrozumie. To będzie tak, że oni po prostu zobaczą owoce tych dotychczasowych wzorców na ulicach. I one będą bardzo brzydko wyglądać. Zresztą te zapowiedzi, które cytowałem, one już pewne pojęcie dają. Więc jeśli sobie wyobrazimy, że załóżmy, że coś takiego się naprawdę dzieje, to one wywołają wrażenie, że myśmy pobłądzili. Że ta cywilizacja pobłądziła, popełniliśmy błędy. I to jest właśnie wywołaniu takiej myśli służy właśnie zakorzenienie percepcji apokaliptycznej. Że człowiek upadł i że trzeba zrobić to inaczej, bo wygląda to nieładnie. Bo ludzie są zakrwawieni na ekranie telewizora, powiedzmy, prawda? No bo wszystko jest zburzone gdzieś tam w jakimś reportażu. I trzeba coś z tym zrobić, ale to nie będzie wynikało wprost z rozumienia tego. Tak jak teraz nie jest rozumiane, tak i nie będzie rozumiane. Dopiero jak przyjdzie nowe pokolenie ukształtowane, czy właściwie wykształcone w inny sposób, w oparciu o zupełnie inne podejście, zresztą ja bym powiedział antyedukacyjne w stosunku do tego, co jest dotychczas, to znaczy będzie to zupełnym postawieniem sprawy na głowie, jeśli chodzi o rozwój człowieka względem tego, co ludziom się wydaje dotychczas, to dopiero ci ludzie będą w stanie w pełni zrozumieć, bo na razie to jest bardzo trudne. To nie tylko jest intelektualnie trudne, ale też napotyka bardzo silne bariery. A co ty powiesz na temat tych wszystkich teorii spiskowych, które narastają w coraz większym tempie, mam takie wrażenie. Są takie teorie, że po prostu nami rządzi nam jakaś grupa globalistów, która chce tutaj ugrać swoje i po prostu te wszystkie, to co się dzieje w tej chwili jest po to, żeby po prostu oni mieli coraz większą władzę. To znaczy, fałsz demokracji w wielu krajach jest, coś takiego jak fałszywa demokracja. Jest w wielu krajach zachodnich. Może nie jest tak, że wszędzie wszyscy są tak rządzeni w ten sposób, ale problem jest i zagrożenie jest taką tyranią. Ale to tylko potwierdza to, co ja powiedziałem. Dlatego, że człowiek, który nie myśli samodzielnie, jest bardzo łatwy do sterowania. Ci, którzy myślą samodzielnie, nie są tak łatwi do sterowania. Więc to jest też dodatkowy koszt tego. I ja myślę, że tam, gdzie problem jest szczególnie ostry, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to ja myślę, że być może te społeczeństwa w ogóle nie wyjdą, nie wrócą do dawnej świetności. Nigdy. To może być aż tak. Natomiast wydaje mi się, i tak jak powiedziałem, relacje, zapowiedzi to zdają się potwierdzać, że no Polsce raczej to nie grozi. Natomiast to będzie naprawdę wyglądało brzydko. Mhm. Ale wiesz, no patrząc tak z takiego racjonalnego punktu widzenia, to faktycznie jest tak, że ten 1% społeczeństwa ma dużo większe możliwości niż te 99%. Mhm. Ale czy... No bo... To znaczy, to co mówisz, to jest taki wzorzec społeczeństwa dzielącego się na elitę i masę. Mhm. Nie jest to zbyt dobrym rozwiązaniem. Systemy autorytarne zwykle miały bardzo poważny problem z rozwojem, bo rozwój się musi brać z ludzi. To są systemy nastawione, to znaczy patrząc z perspektywy historycznej na przeszłość ludzkości, powiedzmy, to dotychczas takie systemy, one charakteryzowały się tym, że one bardzo dobrze utrwalały istniejącą rzeczywistość. Natomiast to jest drogą ku samozniszczeniu całych społeczeństw, całych krajów, być może nawet. No właśnie, tym bardziej, że jeżeli ludzie są coraz mniej stabilni, jeżeli chodzi o taką psychologię, zachowanie, to ta władza też nie jest w stanie przewidzieć pewnych zdarzeń i nie jest w stanie kontrolować tak naprawdę, to znaczy, jak się będzie działo. Ja nie widzę sensu w takiej teorii, że
powiedzmy, umówmy się, że no, żeby nie było to abstrakcją, że mówimy o Marsie, prawda? Przykładowo Stany Zjednoczone, które najbardziej do tego pasują, prawda? Wyobraźmy sobie, że jakaś ta niewielka grupa mająca faktyczną władzę, no bo nawet Fed, czyli Bank Rezerwy Federalnej, nie jest instytucją państwową. To jest konsorcjum tak naprawdę banków prywatnych, czyli pewnych grup wpływu. Przykładowo. Wyobraźmy sobie, że taka jakaś grupa czy grupka wymyśla rozpad społeczeństwa i masową rewolucję skierowaną przeciwko sobie, żeby zwiększyć władzę. Ja nie widzę w tym większego sensu. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych nie ma siły wojskowej, ani jakiejkolwiek innej, która naprawdę mogłaby się temu oprzeć. Bo mamy 350 czy 400 milionów sztuk broni w rękach prywatnych i to natomiast na terenie samych Stanów Zjednoczonych nie ma tak naprawdę jednostek tak zwanych liniowych, to znaczy zdolnych do walki. Bardzo mało dowódców wojskowych, ja rozmawiałem o tych tematach z amerykańskim wojskowym. Bardzo mało, i on powiedział między innymi, że bardzo mało dowódców ma doświadczenie bojowe jakiekolwiek. Więc ja nie wiem, jak oni byliby w stanie to zatrzymać w ogóle. A nie sądzę, żeby byli w stanie skorzystać na tej destrukcji siebie, prawda, swojego kraju. Ja nie wiem, jak to miałoby zwiększyć ich władzę. Nie widzę tu logiki. Jeśli ktoś mi to wytłumaczy, to zrozumiem pewnie, ale wydaje mi się to naciągane dosyć. Wydaje mi się to projekcją bajki. Na zakończenie powiedzmy o takim bardzo ciekawym projekcie, który ty przedstawiłeś w swojej książce Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości. To jest druga część tej książki. Opisałeś taki projekt badawczy z lat 60. XX wieku, tak, autorstwa Alice i Elmira Greena, który miał na celu wywoływać integrację osobowości, pobudzanie kreatywności wśród ludzi przez wpływanie na nich falami teta, zdaje się. Tak, przez, to znaczy, ta grupa badaczy, zwłaszcza dwójka badaczy, Alice i pisane Alice przez Y, i Elmer Green, naukowcy, realizowali projekt dotyczący możliwych dróg zwiększania percepcji pozazmysłowej u człowieka. To znaczy, chodziło tutaj o to, żeby synchronizować pracę mózgu za pomocą fal teta i innych też fal, poprzez dźwięki, poprzez sugestie, prawda, w sposób, no, że tak powiem, nieinwazyjny, tylko tyle, że taki człowiek był podłączony do aparatury, która miała stwierdzać, czy rzeczywiście takie fale pojawiają się w jego mózgu. I rzeczywiście wywołali znaczny wzrost możliwości parapsychicznych, to znaczy prekognicji, czyli przewidywania przyszłości, widzenia na odległość. Na przykład człowiek zamknięty w pokoju badawczym opowiadał później, co widział w innym pokoju, którym nie był, prawda? Który był obok, za ścianą. Przykładowo, co robił tamten naukowiec, który nad nim czuwał, przykładowo. Ale też okazało się, że jednocześnie zwiększa to kreatywność ludzi i jednocześnie integruje ich osobowości. To znaczy, czym to skutkuje, taka integracja osobowości? Tym, że człowiek ma większą kontrolę nad sobą, jest spokojniejszy, nie jest chaotyczny i jest dużo bardziej racjonalny w swoich działaniach, rozumie motywację swoich decyzji na przykład, czy myśli, jakby ma większe wejrzenie w siebie dużo. I więc to wydaje się być czymś, jakby idealnym panaceum na to, na ten problem, z którym mamy do czynienia. Wydaje mi się, że to jest bardzo obiecującą rzeczą, dlatego że to również potrafi uleczyć, pomóc dorosłym. Bo edukacja, jak się zaniedba w młodym wieku, to później się już nie nadrobi jej, bo po prostu architektura połączeń mózgu się ustala i już się tego nie zmieni, prawda? Dziecko ma nieporównywalnie większy potencjał rozwojowy niż dorosły. Natomiast to pomaga również dorosłym bardzo. I wydaje mi się, że przedstawiłem to, zaproponowałem, bo wydaje mi się, że to
może pomóc ludziom. Czyli widzisz, to nie jest tak, że my jesteśmy tak osamotnieni i nie mamy żadnych tutaj możliwości jakby zmienić tego, co jest obecnie, tylko są rozwiązania już tak naprawdę gotowe, tak. Tylko ludzie muszą je zauważyć. Tak, to oni muszą to... zostać zmuszeni do zauważenia ich. Ja wiem, że to brzmi dziwnie. To tak jakbyśmy mieli do czynienia z ludźmi pierwotnymi w ogóle, których trzeba młotem walnąć w głowę, tak żeby najlepiej coś tam im troszkę lekko pękło niegroźnie, żeby oni w ogóle wykazali się jakąkolwiek reakcją. No ja wiem, że to tak wygląda, ale niestety taka jest prawda. No, to jest upadek człowieka, który już wcześniej było widać po tym, że nie było rozwoju w tym świecie, prawda? W wielu krajach, tak jak Stany Zjednoczone czy Włochy na przykład, nie ma realnego wzrostu poziomu życia od 20, 30 czy 40 lat, mierzonego powiedzmy metodami socjologicznymi, a nie fiskalnymi czy monetarnymi, pieniężnymi, prawda? Bo tu można łatwo zafałszować inflację, prawda, i tak dalej. Natomiast jeśli mierzyć to ilością rzeczy czy jakością rzeczy, jakie dany człowiek ma, no to tu nie ma już rozwoju od dawna. A biorąc pod uwagę, że jednocześnie coraz większą część majątku przywłaszcza sobie ten 1% czy 0,5%, prawda, na samej górze, no to sytuacja przeciętnego człowieka ulega systematycznemu pogarszaniu powiedzmy od co najmniej jednego pokolenia. Igorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia już w następnej audycji. Cześć.